W Sejmie ruszyły prace nad przyszłoroczną waloryzacją emerytur i rent. Propozycja waloryzacji emerytur i rent uwzględnia wysoką inflację, ma mieć charakter kwotowo-procentowy, co oznacza, że każdy rencista i emeryt może liczyć na wzrost świadczenia o 13,8%. Podwyżka nie może być jednak niższa niż 250 zł. Każdy, który otrzymuje świadczenie emerytalno-rentowe co najmniej otrzyma 200, 250 zł. W przypadku najniższej emerytury, która dzisiaj wynosi 1338 zł złotych 44 groszy. Zł, będzie to kwota 1588 zł 44 groszy. Wyjaśnił wiceminister Stanisław Szwed w trakcie pierwszego czytania rządowej propozycji. Wątpliwości co do poparcia regulacji nie mieli posłowie z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Za propozycją zagłosowało 28 parlamentarzystów. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwko. Przyjęty przez rząd wskaźnik waloryzacji 13,8% to wstępna prognoza. Ostatecznie będzie on znany. Wtedy główny urząd statystyczny ogłosi średnioroczną inflację, co nastąpi na przełomie stycznia i lutego roku przyszłego. Według wyliczeń resortu rodziny waloryzacja kwotowa o 250 zł będzie korzystniejsza od procentowej dla wszystkich emerytów i rencistów, którzy otrzymują miesięcznie kwotę do 1811 zł i 60 zł.